Wraz z moim przyjacielem Felkiem zostaliśmy umieszczeni na najbardziej śmiercionośnej wyspie w całym Minecrafcie. Dżungla, na której się znajdujemy, jest odpowiednikiem dżungli amazońskiej, której roi się od najniebezpieczniejszych i dzikich zwierząt, takich jak tygrysy, węże czy na przykład hipopotamy. Oprócz tego na wyspie nie jesteśmy sami, ale o tym dowiecie się w dalszej części odcinka. Dlatego radzę wam oglądać do końca. Od razu po wylądowaniu na wyspie dostrzegłem statek, do którego udaliśmy się natychmiastowo. Ale naszą drogę zagrodziło pierwsze dzikie zwierzę na tej wyspie, mianowicie pirania. Czy to jest pirania? Ej, co jest? Uwaliła mnie! Dobra, chodź. Chodźmy, zbierzmy drewno i łódkanie przelecimy. Ej, dobre, no. Aby móc swobodnie dostać się na pokład, stworzyłem łódkę i pierwsze podstawowe narzędzia, tak aby móc jakkolwiek obronić się przed potencjalnym zagrożeniem. Dobra, Felcik, idziemy na ten statek, dawaj. Dobra, idziemy. Masz tę łódkę? Mam, dawaj, oboje się damy, dawaj. Okej, dobra. I płyniemy. Jestem ciekaw, co tutaj będzie, dobra. Na trzy, dawaj. 3, 4. Ej, nice! Ej, pierwsze diamenty. Na pokładzie statku udało nam się odnaleźć trochę łakoci, a przede wszystkim diamenty, które posłużyły nam na skraftowanie 2 diamentowych mieczy. Nasze szczęście nie trwało zbyt długo. Po skierowaniu statku dostrzegłem tygrysa, czyli zwierzę okrzyknięte przez geologów prawdziwym królem dżungli. Tam jest tygrys, widzisz to? Ej, o kurde, wpadłem do wody miskikiem. Ej, co jest? Tak, to było całkiem głupie, ale podjęliśmy decyzję, by stawić mu czoła. A dzięki wzajemnej pomocy i współpracy udało nam się pokonać pierwszego drapieżnika. Ile on? Ej, pokonaliśmy go. Dobra, nice. A chwilę po tym Felt padł na całkiem ciekawy pomysł. Ogólnie, Mantis, ja mam propozycję, bo jak jesteśmy tutaj już na wycieczce w tej dżungli, to może byśmy w ogóle zrobili taką kolekcję wszystkich zwierząt, jakie tu spotkamy. Taki bestiariusz. Tak, spotkaliśmy już, widzisz, węgorza, piranie i tygrysem. Mamy wytrzymały i możemy zapisywać każdego, którego spotkamy. Dobry pomysł, stary. Ej, serio, możemy sobie zrobić takie bestiariusz i zapisywać każdego moba, którego natrafimy. Nasza kolekcja dzikich zwierząt dość szybko powiększyła się o kolejnego osobnika, czyli czarną panterę, która narobiła nam niemałego stracha. Ej, uważaj! Co to jest? Oła, co to? Oła, uderzył mnie. Mantis, uciekaj, na drzewa, Mantis, na drzewa. O, on nie umie się wspinać raczej. Na górę, kurde, górę. Ty, leci za nami. Mantis góra. Leci za nami. Uciekamy, musimy uciec. Uciekamy, chłopie. Ucieczka jednak okazała się dość owocna, bo na naszych oczach pojawiła się pierwsza struktura. Ej, tam jest świątynia jakaś, idziemy? Ej, co, mamy świątynię? Co ty gadasz? Patrz tam. A no właśnie, bo na wyspie znajdują się starożytne struktury, a w każdej z nich czeka na nas ciekawy lud, którego strzeże wielki, tematyczny boss. A przed nami dżunglowa świątynia, której może i nie było bossa, ale czekała tam na nas równie niemiła niespodzianka. Dobra, wchodzimy? Dobra, wbijamy, co to w ogóle jest? Jakaś świątynia. To jest chyba zwykła dżunglowa świątynia z vanilla Minecrafta. Skrzynka? Aha. Ej, ale wiesz, nie zastraszyłem się, już jakieś TNT już się było. Ej, nie mam kill-off, ale wiem, że to może się przebić ogólnie. Ewentualnie możemy tutaj potem wrócić po prostu, nie? Bo na razie jesteśmy za słabo przygotowani. Dobra, na razie to Lipson, no, ale przynajmniej te pantery nam teraz mogły gdzieś tam pójść. Serio, no. Więc dobra, to wychodzimy, no. Ty w ogóle. Ej, co? Co tu jest? Tutaj, dołem. Uciekaj. Od teraz przez 24 godziny, jakie musimy spędzić na tej wyspie, będzie gonić nas ten łowca, którego celem jest zdobycie o nas informacji, by potem móc pozbyć się nas w najmniej oczekiwanym momencie. Nie widzę go, ja bym uciekał tak czy siak stąd, ja się go boję. Także od tej pory musimy mieć oczy dookoła głowy, przez praktycznie cały czas, bo jakakolwiek śmierć jaką poniesiemy jest równoznaczna z tym, że odpadamy z odcinka. Co to było? Ty też się to pali. Ej, co to jest? What? Co to jest za struktura? W bardzo intensywnej ucieczce całkiem niespodziewanie udało nam się odnaleźć drugą, tym razem prawdziwą strukturę, czyli starożytne dżunglowe miasto Deep Dark. Dobra, idziemy do tego. O kurde! Musimy uwalać fez. Mam diamentowe spodnie. Ty, czy tu jest normalnie? Nie, nie gadaj. A no właśnie, bo skoro Deep Dark, to jest też i on. Ty, Warden! Warden, uciekaj! Gonicie! I mnie też! Oh fuck! No i się zaczęło. Na szybcie, shiftujemy. Nie, on jest skurzony. Ta sytuacja była początkiem pierwszych problemów, bo po raz pierwszy zostaliśmy rozdzieleni. Przez to musieliśmy uważać na siebie kilka razy bardziej. Uciekam. Ale stresuję się, Jezus. Uciekam, ale gdzie jest Felt? Fuck, gdzie jest Felt? Skupiłem Felta. Nie, no najgorzej. Aby nie tracić czasu, postanowiłem, że znacząco poprawię stan swojego ekwipunku. Dobra, to jest czas, widzowie, w którym będę musiał się wystakować i to szybko. Wykopałem stone'a, stworzyłem narzędzie, aby potem móc zająć się także żelazem. Myślę, że teraz największym priorytetem jest znalezienie jednak mojego towarzysza, bo przeżycie samemu na tej wyspie dosłownie graniczy z cudem, więc. A w jednej z jaskiń całkowicie przypadkiem znalazłem kolejnego drapieżnika, którym była jadowita anakonda. Co to jest? Tym razem obstrałem zbroję i oddaliłem się na bezpieczną odległość, gdzie udało mi się zrobić małego upgrade'a swoich itemów. Mamy już żelazo na tarczy, więc jeszcze sobie zbierzmy tylko drewno i będziemy już jakkolwiek uzbrojeni. A w nocy po prostu trzeba będzie jakoś przeczekać lub po prostu znaleźć coś, dzięki czemu będę mógł łatwiej odnaleźć Felta. Muszę znaleźć Mandisa, nie mam pojęcia, gdzie on może być, ale muszę go po prostu znaleźć. Mamy 5 żelaza, więc myślę też, że możemy sobie zrobić wiadro. A chwilę po tym udałem się na dość owocne poszukiwania Felta. O, mamy jagody! W ogóle mamy jagody, dobra. Jagody też z tego sobie można zjeść. Jak jeszcze mogę ogarnąć jakieś jedzenie? Nie wiem, kurde, mega ciężko jest
jedzeniem na tej wyspie. Po prostu idźmy, idźmy w dalszą stronę. Jest mantis! Mantis! Felt! Mantis. Felt jesteś! Felt żyjesz! Jezus, żyjesz! Jezu, chłopie! Jezus. Ty wiesz, co ja przeżywałem! Weź, ja znalazłem ten, znalazłem outposta dżunglowego i mam kuszę. Ej, w ogóle patrz, co jest za nami! Ale słodziak! Pogłaskaliśmy małą małpkę i udaliśmy się do nowo znalezionej struktury, opuszczonego pillager outposta, a naszą drogę przyspieszył nieco ten kotowaty zwierz. Który przywitał nas potem drugi raz, kiedy z kolei dotarliśmy na miejsce. To jak ktoś już nic nie ma wszędzie. Nie no, bez jaj! Digo! Padł, uff, Jezu, ale się wystraszyłem. W moim oczyszczeniu od posta postanowiliśmy, że spędzimy w nim naszą pierwszą noc, ponieważ było to dobre miejsce, by chronić się przed drapieżnikami. A następnego dnia postanowiliśmy znacząco przebudować to miejsce, tak aby zatrzymać się tutaj na trochę dłużej. Jednak ktoś klasycznie pokrzyżował nasze plany. Ty! Widzisz to samo co ja? Co jest? Ja stąd idę, weź. Po tym incydencie zdecydowaliśmy, że nieco zmienimy nasz plan i udamy się na poszukiwanie kolejnych pradawnych struktur, które są poukrywane na tej wyspie. I jak się okazało, nie musieliśmy za długo szukać. Okej, ja myślę, że możemy iść w tamtą stronę, bo tam w sumie był teren, którego jeszcze za bardzo nie odkrywaliśmy. Mogą być jakieś fajne strukturki. Dobra, chodź tędy. Ej, jest coś! Co jest? Jakie to jest duże! Co to jest? Przed wami wielki, wysuszony przez pradawny piach, ukryty podwodny monument. Szczerze, mi się wydaje, że na tej wyspie po prostu mógł to normalnie być kiedyś ocean, tylko że wiesz, po prostu woda jakby opadła, wiesz o co chodzi? Woda opadła. Mogło się to po prostu wysuszyć, nie? No, dobra, wbijamy się, dawaj tutaj, okej? Okay? Tutaj, dobra. Jest, mamy wejście. Cokolwiek... Trochę się boję. Po wejściu do monumentu od razu czekał na nas jej uzbrojony obrońca, czyli wielki, biały, szablozębny tygrys. Stój, nie ruszaj się. On chyba nie jest pozytywnie nastawiony do nas. Jednak jakimś cudem udało nam się go przechytrzyć, mimo tego, że walka z nim wcale nie była krótka. I on ma HP w ogóle. O! Padł! Dobra, git! Jest. Boże, w końcu! Ja pierdzielę. Dobra, ostrożnie tutaj. Od razu potem odnaleźliśmy wielki skarbiec ze złotem, a nawet sekretne korytarze prowadzące do ukrytych pomieszczeń, które od razu zaczęliśmy lutować. Czekaj, tu musi coś być. Jest jakiś korytarz, dawaj, tutaj. O! Jest coś! Totem! Mam totem! Totem nieumierania! Epicko! Dobra, lutuj tu, ja idę tam. Ło, wow, mam diamenty kolejne. Ej, mam coś! Diamenty! Co jest? Jednak znacie mnie zbyt dobrze i musiałem coś tutaj zepsuć. Nie. Pomocy, Feld! Pomocy! Dosłownie pół serduszka dzieliło mnie od śmierci, ale no cóż, tak czasem bywa. Mam coś, Feldzik! Diaksy! Tutaj? Mending, diamenty i żarcie. Ej, patrz! Mam wszystko, nara. Dobra, elegancko. Wychodzimy stąd, nie? Dobra, chodź, dawaj. Po wyjściu z piaskowca byliśmy uzbrojeni zdecydowanie lepiej niż wcześniej, bo w diamentowych rzeczach i z jakimikolwiek enchantami. Jednak po raz kolejny, kiedy jakkolwiek udaje nam się coś osiągnąć, coś całkowicie niszczy nasz plan. I tak było tym razem. Ty, co tu robi krokodyl w ogóle? Czemu się zatrzymałeś wcześniej? Bo tam zauważyłem coś kątem oka. Ej, bez kitu. Ej, co jest? Ała, co jest? Uciekaj. Ała, dostałem, co jest? On biegnie za nami. O kurde, uciekaj. Do lasu, chowam się w lasie, dawaj, pomiędzy liściami. Dobra. Okay. Dawaj, idziesz za mną? Leci za nami? Dobra. Nie widzę go. Ty na drzewo, jakieś. Nie, jestem strasznie obity, bo spadłem z dużej wysokości. Dobra, ciu, chyba nas nie widzi. Nasze umiejętności przetrwania pozwoliły nam ponownie uciec przed łowcą, ale z każdym jego pojawieniem się jesteśmy coraz pewniejsi tego, że już niebawem nie pozwoli nam uciec tak łatwo. Mimo to jednak ukryliśmy się w liściach, a następnie po cichu przemknęliśmy przez przybrzeżną plażę, gdzie czekała na nas kolejna niespodzianka. Nie ruszaj się, powoli, wycofujemy się. On chyba się zablokował w krzakach. Dobra, idziemy. O. On chyba nie jest o mnie pozytywnie nastawiony. Felt, pomocy! Idę. Człapie do mnie. Dawaj. Wow. Dobra, ty czemu nagle jest ich dwa w ogóle? Dobra, uciekamy stąd, bo zaraz stary będzie ich jeszcze więcej. Spadamy stąd, uciekamy po prostu. Dawaj. Uciekam, dawaj, to pustyłem. Naszym kolejnym celem był powrót do miasta Deep Dark. Nasze ostatnie zepnięcie się z tym miejscem nie wyglądało najlepiej, dlatego zdecydowaliśmy się, że powrócimy tam tylko wtedy, jeżeli uda nam się zdobyć jakkolwiek dobry ekwipunek. Dobra, stary, jesteśmy na miejscu, tylko teraz musimy być giga ostrożni i wydawać jak najmniej dźwięków. Są dwa shriekery. No. Pozwalamy, dawaj. Myślałem, że one nie słyszą. Ła! Poczekaj, bardzo góra. Koziruk! Próbuję. Dobra, jestem, dawaj na górę, mają na mnie agro. O kurde. Zabijam. Żyjemy. Dobra, nie, o, sorry. Nie. Jeszcze ta, padła. Dobra, chłopie, ale to była taktyka. Ale to była taktyka, chłopie. Co ja bym z siebie zrobił, Boże? Mam takiego lowa, że za chwilę padnę od wszystkiego. Niszczymy shikery na 3, to 2 shikery. Dobra, niszczymy je. Okej, poczekaj, ty tego dalszego dawaj. 3, 4, czyżby nam się udało? Nie.
Mimo to jednak udało nam się zebrać lód i ustaliliśmy nasz kolejny cel, jakim było stworzenie zupełnie nowej i bezpiecznej bazy. A po drodze wykopaliśmy trochę surowców i natknęliśmy się na to wielkie dzikie zwierzę. Oj, patrz! To jest hipopotam? Ej, ono nie jest mało groźne. Ale słodziak! Hej! Hipo! Kolejna rzecz do bestiariusza naszego. Na skity, bo go spotkałeś na nie. Nice! Ale fajowy. No czy słodziaku. Ale co, on, czy on gryzie? Nie! O, gryzie! By nie tracić czasu, naszą kolejną godzinę spędziliśmy na ogarnięciu naszego nowego miejsca zamieszkania, czyli tej małej, rozbitej łajby. A gdy ta jakkolwiek nadawała się do użytku, postanowiliśmy wiedzieć kolejny istotny element tej wyspy, jakim były podziemia. A tam czekały na nas naprawdę niemałe przygody. Yeah. A co najważniejsze, mega niepowtarzalny klimat. Mega ładnie tutaj jest, mega klimatycznie. Mantis! Co? Ja pie... No way! Ale to wygląda epicko! Ja! Ale mega pięknie! W poszukiwaniu surowców zdecydowaliśmy się zejść jeszcze głębiej, ale to nie był najlepszy pomysł. O! What the f... Spadamy! Ja pierdzielę! W końcu jednak zebraliśmy wystarczającą ilość wszelkich surowców i powoli zmierzaliśmy w kierunku wyjścia. Okej, okay, wychodzimy, let's go. A gdy to zbliżało się coraz bardziej, kątem oka dostrzegliśmy tajemniczą strukturę. O, oh, wow. Sama struktura zaciekawiła nas na tyle, że musieliśmy wejść do środka. A w jej wnętrzu bardzo szybko zorientowaliśmy się, że to pułapka. Ty, wchodzimy tu? Tylko uważaj. Nie wiem, że jesteśmy na to przygotowani, no nie? Ale może przed tym sobie spróbujmy zrobić rzeczy diamentowe full, poczekaj. Chyba nic nie ma w... Oh, fuck. Fetch, uważaj! Oto wielki król podziemi. Ma całkowitą władzę nad wszelkimi wrogimi mobami z wyspy. Od własnej samoobrony używa czarnej magii, którą pomaga mu kontrolować ta wielka kosa. O kurde. Prawie. Dawaj prawie, no. Dobra, let's go. O kurde. Nie. W pierwszej próbie ucieczki zorientowaliśmy się, że król jest zbyt potężny, a z tego pojedynku przeżyje tylko jedna strona. Dobra, trzeba go dobić. Felcik, uważaj, przy tobie. Dawaj, już nie ma go. Kończymy, jest, padł. Mimo to udało się, a po swojej śmierci drewnął on kamienny miecz. Jakiś kamienny miecz dostałem, jakiś lamerski. Którego zastosowania na ten moment nie znaliśmy, ale postanowiliśmy, że weźmiemy go ze sobą. Ej, kurde. Nic nie ma. Tutaj nic nie ma? Kiedy myśleliście, że zwycięstwo jest już nasze, to znowu się myliliście. Bo naszym kolejnym przeżyciem było pierwsze bliskie spotkanie z naszym łowcą. Cześć chłopaki. Siema. Ciekawe okoliczności spotkania. Spokojnie. Przychodzę w pokoju. No nie wiem, wydaje mi się. Schowaj ten miecz. Minęło trochę czasu od naszego pierwszego spotkania i nie wiem, czemu się tak mnie boicie. Jestem pokojowym mężczyzną. Nie wiem, jakoś dziwnie się czułem, jak na nas patrzyłeś. No, próbowaj zabić. Zapuściliście na mojej wyspie bez rezerwacji. Byłem lekko zaskoczony waszą wizytą. Ale dobrze was tu widzieć. Mam do was bardzo ważne pytanie. Tak? Jaka jest wasza opinia o stal? No, nie słucham tej muzyki, a co? Tak. Słuchaj mojej muzyki! Jaka jest twoja opinia o stal? Mantis, co mu powiedzieć? Super kawałek. Ej, super kawałek, ale świetny, buja. Mi się nie podoba, to co ja mam powiedzieć? Co to znaczy ci się nie podoba? Że wolę inną muzykę niż stal. Jego zamiary były oczywiste. Chciał on zabić mnie i mojego najlepszego przyjaciela. Dlatego rozpoczęła się walka. Pixel całkiem. Ej, uja. Co ty robisz? Nadszedł ten moment. Obici i nieprzygotowani zmierzyliśmy się z łowcą. Lecz z tego spotkania z życiem uszłem tylko ja. Nie! Widok mojego przyjaciela ginącego z rąk naszego oprawcy uświadomił mnie, że mój czas dobiegł końca. Wykorzystując jeden z podziemnych tuneli jaskini, uciekł niespodziewanie łowcy. Powiedziałem, że do ostatecznej walki z nim potrzebuję być o wiele bardziej przygotowanym. A więc zabrałem się do roboty. Na samym początku wróciłem na łajbę. Wziąłem do ręki tabliczkę i na małej cichej plaży z samego startu tego odcinka symbolicznie pochowałem mojego przyjaciela, a do jego grobu wsadziłem miecz, aby ofiarować mu coś, co zyskaliśmy obydwoje walcząc ramię w ramię. Następnie wziąłem się za dokończenie budowy naszej kajuty, a potem całego statku. Wiedziałem, że Feld po prostu by tego chciał. Naprawiłem dolną część statku, postawiłem skrzynię i w końcu stworzyłem nowy żagiel. Teraz przyszła pora na stworzenie perfekcyjnego ekwipunku, który raz na zawsze pokonać naszego łowcę. Stworzyłem kowadło z zamiarem połączenia wszystkich enchantów ze starożytnego miasta Wardena, ale jak się okazało, wcale nie było one mocno zadowalające. Dlatego stwierdziłem, że potrzebuję znaleźć ostatnią ze starożytnych struktur, mianowicie pradawny bastion. A gdy udało mi się to zrobić, zdeterminowany wkroczyłem do środka, gdzie czekało na mnie największe zagrożenie dotychczas. Pijaczerzy, okej? Okay. Pijaczerzy, to jest wszystko, co mi tutaj spotka? Mam nadzieję, że tak.
tak. O, dobra, widzę, że nie tylko oni. Okej, szybko na górę. Mimo początkowych trudności, skarby, które tam odnalazłem, pozwoliły mi się uzbroić na tyle, by w końcu móc stoczyć walkę z moim łowcą. Dlatego wschodzi słońca udałem się w kierunku dżunglowej świątyni, by dokończyć to, co zaczął mój przyjaciel. No tak myślałem, że cię tu spotkam. Cześć, to znowu ty. Zajdziesz tutaj do mnie na dół? Dlaczego miałbym to robić? Pogadamy. Będę szczery, kiedy ostatni raz chciałeś pogadać, zacząłeś mnie bić z noża. Mam podejrzenie, aby ci nie ufać. Masz może jakieś ostatnie słowa, żeby mi powiedzieć przed tym, jak zakończymy tutaj to wszystko? Zaczynam rozumieć, na jaki tor przechodzi twoja rozmowa. Czy mam ostatnie słowa? Lepsze pytanie powinno być, czy masz ostatnie słowa? Nie wiem, czy zdajesz sobie z tego sprawę, ale mówią na nie pan PvP, jestem zbyt potężny. Tak? To za chwilę się przekonam. Wykorzystując moje 30-letnie doświadczenie w PvP, finalnie udało mi się pokonać mojego łowcę. Ale to nie koniec. Mimo zemsty, jakiej dokonałem z ostatnich słów mojego łowcy, dowiedziałem się, dlaczego tak naprawdę znajduje się na tej wyspie. Od samego początku znajduje się tutaj król, będący panem i władcą wszystkich tutejszych stworzeń. Aby raz na zawsze uwolnić się z tej wyspy, będę musiał stawić mu czoła. Nie mam o nich żadnych konkretnych informacji poza faktem, że jest ostatnim z żyjących bossów na tej wyspie. Wiem także, że spotkać można go tylko wtedy, gdy księżyc osiąga swoją pełnię w samym środku nocy. A, no i wiem też, że ma na imię Wukong. Okej, więc dotarłem na miejsce, o którym mówił mi mój kłusownik, którego, jak sami widzicie, udało już mi się pokonać i zebrałem wszystkie jego przedmioty, a w tym momencie dotarłem na sam środek tej wyspy, aby zmierzyć się z ostatecznym bossem, który na mnie czeka, czyli Wukongiem. I widzowie, jest równo środek nocy, jest równo już księżyc w samiusieńkiej pełni, więc po prostu wbijam po tym strumieniu wody, który tutaj na mnie czeka. No i wydaje mi się, że jestem dosyć dobrze przygotowany na tę walkę. Mam całego netherite'owego seta Protection 4, mieczyk z sharpnessem, siekierę, jedzenie, wodę, tarczę. Wydaje mi się, że to jest jedyny moment, kiedy mogę stanąć z nim do walki i przede wszystkim pomścić mojego najlepszego przyjaciela, czyli Felta. Więc po prostu, widzowie, wbijamy na samą górę. Boję się fest, tak szczerze, bo jak sami wiecie, cały ten świat jest na trybie hardcore. Co znaczy, że jedna moja śmierć całkowicie kończy jakby moje szanse na przejście dalej w tej serii. I już teraz przed nami już widzę ten title na ekranie. Czeka na nas Wukong, widzowie. Czyli to jest Wukong. Wukong to po prostu wielka małpa. A więc po prostu stawmy mu czoła. Oho, zaczyna się, widzowie, zaczyna się. Dobra, już zmierza w moim kierunku, z tego co widzę. Kurde, minusem jest to, że są tutaj wrogie moby. Dobra, po prostu, widzowie, nawalamy go. Ja chcę z nim, Jezu, jak on mocno bije, co jest? Ja pierdzielę. Dobra, nie doceniłem go, tak szczerze powiem wam, nie doceniłem go totalnie. On mega mocno bije. Dobra, wiecie co, wydaje mi się, że będziemy go nawalali z kuszy przede wszystkim. Na daleko, bo on na daleko nie jest jakiś mocny. Ale jak podchodzimy do niego, to serio potrafi dać damage. Ale dobra, wszystko za przyjaciela, wszystko za Felta. Nie po to tyle się męczyłem ze wszystkimi mobami na tej wyspie, żeby teraz dać sobie spokój, widzowie. Teraz po prostu walczymy do samego końca. Dobra, dobra. Jezu, ale on podpala mocno tą mocą. Spróbujemy go wrócić. Wow! Spróbujemy go. Oła, co jest? Chciałem go wrócić do lawy, ale nie wiem, czy mi się to uda, ze względu na to, że on prawie w ogóle nie ma knockbacka. Ja pierdzielę, się tu te wrogie moby respią. Dobra, kończymy go, widzowie. Jest obity do ponad połowy. Kurde, jak on mocno leje, co się dzieje? Dobra, teraz na blisko lecimy z nim. Na blisko, na blisko, na blisko. Dawaj. No już, wow! Jak on mnie zrzuci z tej wyspy, to będzie koniec. Jak ja nie walnę wiadra, ej! Ja pierdzielę, ale mocne hity wali. Dobra, walczymy. Oła, dobra, to był mocny hit. Dobra, teraz skuszy, ja pierdzielę. Dobra, z siekierką teraz, z sharpem. Dobra, widzowie, uda się, serio się uda. Dobra, no prawie. Prawie, dawaj, ostatni hit. Jest, udało się nam. Widzowie, udało się, nie wierzę. Widzowie, autentycznie udało się pokonać Wukonga. Szczerze wam powiem, że nie jest aż taki mocny, jak się spodziewałem, no ale co, oficjalnie udało mi się pokonać ostatniego bossa na tej wyspie. Czyli ten odcinek mogę uznać za zakończony. Zostawcie łapy w górę i widzimy się w kolejnym odcinku z serii Dookoła Świata.